Dojrzewanie mózgu rozpoczyna się już kilka tygodni po poczęciu, a kończy około 25-35 roku życia, kiedy to rozpoczyna się starzenie. Badania nad mózgiem wpisują się w szerszą agendę badawczą SANO, Centrum Medycyny Obliczeniowej. Dzięki zastosowaniu takich metod jak sztuczna inteligencja, analiza danych, symulacje komputerowe, obliczenia, możemy tworzyć dokładne cyfrowe modele człowieka. Te modele z kolei mogą posłużyć lekarzom do dokładniejszych i lepszych procesów diagnozy pacjenta, a także do planowania skuteczniejszych i, co ważne, bardziej spersonalizowanych terapii. Tkanka mózgowa podzielona jest na trzy główne części: płyn mózgowo-rdzeniowy, istotę szarą oraz istotę białą. Płyn mózgowo-rdzeniowy jest bezbarwnym, przezroczystym płynem, który znajduje się między innymi w komorach mózgu. Istota szara zawiera ciała komórek nerwowych, czyli neuronów, oraz dendryty neuronalne i aksony krótkiego zasięgu. Aksony dalekiego zasięgu, najczęściej otoczone osłonką mielinową, są głównym składnikiem istoty białej. Najczęściej są przedstawiane jako gęsto upakowane, równoległe pęczki włókien, nazywane szlakami istoty białej lub wiązkami włókien. Tworzą skomplikowaną, trójwymiarową strukturę sieciową, w obrębie której neurony komunikują się pomiędzy oraz w obszarze półkul mózgowych, muszczku i pnia mózgu. Architektura ludzkiego mózgu ulega znacznym przekształceniom w ciągu życia. Wraz z wiekiem zmienia się jego masa oraz objętość poszczególnych typów tkanek, a także gęstość i struktura wiązek włókien, m.in. na skutek takich procesów jak demielinizacja. Procesy dojrzewania i starzenia się mózgu nie zachodzą jednak z taką samą szybkością we wszystkich szlakach istoty białej, ale są ściśle zależne od ich funkcji. Pęczek podłużny dolny rozwija się prawdopodobnie najwcześniej, ponieważ jest odpowiedzialny za podstawowe procesy, takie jak na przykład rozpoznawanie twarzy. Z kolei pęczek haczykowaty rozwija się powoli, ponieważ jest odpowiedzialny głównie za funkcje językowe. Badania poświęcone rozwojowi mózgu najczęściej były przeprowadzone w obrębie pojedynczej tkanki mózgowej, co powodowało, że były niedokładne. Przeprowadzanie analiz za pomocą traktografii dyfuzji pozwala na zbadanie zachodzących zmian wzdłuż anatomicznych trajektorii ścieżek istoty białej, co znacznie zwiększa poprawność uzyskiwanych wyników. Mierząc sygnał dyfuzji, możliwe jest określenie głównego kierunku przemieszczania się cząsteczek wody w tkance. W przypadku mózgu ten kierunek może być utożsamiany z lokalną orientacją wiązki włókien, ponieważ dyfuzja zachodzi szybciej wzdłuż aksonu niż w poprzek niego. W podstawowej wersji algorytm traktograficzny jest rozpoczynany w losowo wybranym punkcie początkowym, a następnie podąża na niewielką odległość wzdłuż lokalnej orientacji włókna, aż do spełnienia kryteriów zatrzymania. W ten sposób możliwe jest wygenerowanie pełnego zestawu trajektorii ścieżek istoty białej, który jest nazywany traktogramem. W badaniach wykorzystaliśmy wcześniej zebrane dane dyfuzyjne. Moim celem było wykorzystanie gotowej implementacji algorytmu traktograficznego oraz przeanalizowanie zmian zachodzących w mózgu na przestrzeni wieku wzdłuż wybranych wiązek włókien. Aby móc w pełni zrozumieć procesy dojrzewania i starzenia się mózgu, konieczne jest wygenerowanie dokładnych charakterystyk stopnia i tempa zmian zachodzących w poszczególnych regionach istoty białej w szerokim zakresie wieku. Poszczególne szlaki istoty białej są w różnym stopniu podatne na efekty starzenia, przez co badania poświęcone zmianom mikrostruktury pęczków włókien są istotne, aby móc ocenić, które z nich najszybciej podlegają procesom zwyrodnieniowym. W efekcie pozwoli to na wygenerowanie wzorców poprawnego rozwoju poszczególnych wiązek, podobnych z założeniami do siatki centylowej. Pozwoli to na wczesną diagnozę chorób, takich jak choroba Alzheimera czy demencja, oraz szybsze rozpoczęcie leczenia.